Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Ucek i witam was w... No właśnie, czym? To jest, moi drodzy, nowa seria, o której wspomniałem w Heroesach, czyli Pirate Captain, Pirate Department 2, bądź też Ognisty Podmuch. Moi drodzy, to jest sequel gry strażackiej, już mogliście nawet zauważyć, że mamy remizę na głównym ekranie. Będziemy po prostu grali w grę taką strategiczną, to jest sequel poprzedniej gry, Pirate Captain, tak, i tak to była średnia rozrywka, to już tu od tego się fajny poziom zaczyna. To jest gra od studia Monte Cristo, moi drodzy, premiera Polska 2005, światowa rok wcześniej. Sequel gry strażackiej, po prostu taka gra strategiczna, zaraz możecie zobaczycie sami. Po prostu będziemy dowodzić strażakami. Oczywiście też pojazdami. Moim zdaniem taka gra, jedna z najlepszych gier strażacki, o strażakach, o straży pożarnej, ponieważ Emergency, możecie powiedzieć, dlaczego nie, a Emergency jest lepszy. Emergency tak, Emergency jest dobrą grą, ale nawiązująca do wszystkich jednostek ratowniczych, a tutaj mamy tylko i wyłącznie straż pożarną. Więc dlatego moim zdaniem jest jedna z najlepszych gier mojej młodości, tak można też powiedzieć, bo bardzo fajnie kiedyś się z nią pykało i teraz cieszę się, że mogę do niej wrócić i wam ją zademonstrować też. Moi drodzy, przejdziemy sobie najpierw do remizy strażackiej może. Tutaj mam, moi drodzy, jednostki strażackie. Mamy cztery nacje, które możemy wybrać. Różnią się wyglądem. Oczywiście, no to by było dziwne, gdyby się nie różnili. Różnią się również pojazdami. Które jest najładniejsze? Nie jestem pewien. Chyba brytyjskie, bądź też amerykańskie. Francuskie i niemieckie, takie sobie. Ale będziemy każdym rozgrywać. Ogrywać każdą nację tutaj spokojnie, nie ma co się martwić. Dobrze, moi drodzy, tutaj nie będziemy się za bardzo wgłębiać. Mamy strażaka, podstawową jednostkę ratowniczą, sanitariusza, oficera technicznego i tak dalej. Mamy pojazdy, beczkowóz, autobulans, wóz, drabiną strażacką. Moi drodzy, przejdziemy sobie chyba do samouczka. Tak mi się wydaje, że zaczniemy sobie chyba samouczek, żeby pokazać podstawy w ogóle tej rozgrywki. Przejdźmy sobie do samouczka. Witamy w Centrum Szkoleniowym Straży Ogniowej. Nauczy się tu kilku postaw związanych... Witamy w Centrum Szkoleniowym. Teraz mamy lektora, który jest spoko, moim zdaniem. Fajny, no damik jest spoko. Nauczysz się, jak dowodzić strażakami podczas akcji. Zanim zaczniesz, poznasz garść chwytów, które uchronią cię przed licznymi, czasem kardynalnymi... On to bardziej wyjaśni chyba niż ja nawet. Nad mapą możesz zobaczyć przycisk I, który służy do przeglądania celów misji. W oknie celów misji wyświetlane są wszystkie cele oraz ich status. Cele mogą być obowiązujące, szary kwadracik, osiągnięte, zielone V, lub nieosiągnięte, czerwony X. Na mapie pojawi się I, gdy cel misji jest związany z punktem na mapie. Jeśli klikniesz na cel, okno, widok gry zostanie automatycznie wycentrowany na owym obszarze. Dobrze, tu mamy nowy cel misji. Interfejs, po prostu. Mamy świat, mamy interfejs. Tutaj możemy... Zacznijmy od nauki obsługi kamery. Najpierw tutaj pan lektor jeszcze troszeczkę pogada nam, niech sobie gada. Możesz przesuwać widok gry w czterech kierunkach. To jest oczywiste, jak na grę strategiczną to... Aby tego dokonać, zbliż kursor myszki do brzegu ekranu. Widzicie, mam przycisk I, tutaj mamy cele misji. Możesz też powiększać, pomniejszać widok za pomocą kółka. Musimy obrócić kamerę, przesunąć i powiększyć widok. Jeden z celów misji osiągnięty. Proszę bardzo. Możemy powiększać jeszcze. Nie będziemy tutaj wszystkiego, bo sterowanie kamerą jest bardzo podstawowe. O, teraz proszę bardzo. Jego głównymi zadaniami są ratowanie ludności cywilnej oraz gaszenie pożarów. Tutaj lektor wszystko za mnie powie, więc ja muszę wszystkiego przedstawiać. Specjaliści wchodzą do akcji w zależności od sytuacji. Tutaj lektor akurat wszystko mówi, co jest ważne. Przyciskiem na jednostkę, by ją zaznaczyć. Dać rozkaz, kliknij prawym przyciskiem na celu. Jakbym miał podsumowywać, która gra jest lepsza, Emergency, wszystkie serii Emergency, czy Fire Captain, moim zdaniem Fire Captain jest lepszy. Tak, moim zdaniem jest lepsze. Emergency się skończyła, Emergency 2012 już na czwórce, bo piątka jest bardzo słaba, jeśli o to chodzi. Mamy strażaka, musimy się przesunąć do tego i do tej flagi tutaj, bardzo proszę. Tutaj bardzo podstawowe sterowanie na początek. Jeden z celów misji osiągnięty. Tutaj sobie szybko przejdziemy przez to. Nie będę tutaj się jakoś rozczulał. Możesz wydawać rozkazy bezpośrednio w terenie.
O, mamy ambulans, więc widzicie? Ale możesz także dokonać tego. Dobra, najpierw niech sobie pogada, bo tutaj bardzo fajne, ważne rzeczy są. Gdy zaznaczysz jednostkę, pojawi się odpowiednie okno kontrolne. No, tu mamy okno kontrolne, o którym wspominam kliknij teraz. Kliknij lewym przyciskiem, aby wykonać rozkaz. I gdzie mamy stop, przesuń, ugaś. Kliknij bohaterska ponownie, postawa. Aby potwierdzić cel w terenie. Wszystkie płomienie ignoruję, czyli możemy po prostu ruszyć. Minimapa znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. Ruszyć do cywila na przykład, musimy go uratować. Różne jednostki znajdujące się na terenie pokazane są na mapie. Nie chcę już tak wchodzić w słowo. Twoje jednostki oznaczone są kolorem zielonym, w drodze lub pomarańczowym, aktywne. Białe kropki symbolizują cywilów. Bardzo fajny samouczek. Możesz wydawać rozkazy swoim jednostkom, klikając na minimapie. Dlaczego jest bardzo fajny samouczek? Bo jest wszystko pokazane. Wszystko, moim zdaniem jest wszystko pokazane, oprócz chyba specjalistów, ale to do tego dojdziemy. Zobaczcie, mamy cywila. Najważniejszym zadaniem strażaka jest ratowanie ludzkiego życia. Przesuniemy sobie karetkę tutaj. Aby uratować niedoszłą ofiarę pożaru, zaznacz strażaka i kliknij prawym przyciskiem na cywilu. Mamy cywila, tutaj ma oczywiście maneki, to nie jest prawdziwy cywil. Strażak udzieli pomocy poszkodowanemu i odprowadzi do najbliższego ambulansu. No właśnie, po prostu go możemy go wziąć, widzicie, mam taki krzyżyk. Możesz także zaznaczyć inny ambulans, klikając na nim prawym przyciskiem. Kurczę, ja cały czas mu słowo wchodzę, nie wiem, kiedy on skończy gadać. Dobrze, mamy jeszcze okno, to panel kontrolny tutaj mamy. Mamy jeszcze tak, bohaterską postawę już omówiłem, czyli wszystko ignoruje i po prostu leci, gdzie mu wskażemy. Uzupełnij rezerwy, po prostu ten pasek niebieski, o tym będzie mowa jeszcze później. Użyj, otwórz, tutaj możemy otwierać drzwi, coś i tak dalej, i tak dalej. Wejdź do pojazdu, po prostu, o, możemy wejść do pojazdu. Aktywna postawa, czyli po prostu gasimy pożar, który jest najbliżej strażaka. Rozbić, czyli możemy rozbić okno, drzwi, ale o tym będzie jeszcze mowa. I ratuj, czyli po prostu bo teraz musimy to właśnie zrobić. Jeszcze mamy podstawa obronna, czyli jednostka koncentruje się na celach w okolicy miejsca, w którym wykonywany jest poprzedni rozkaz. Bardzo średnio, tak bym powiedział. Tutaj raczej będziemy te trzy szlafy tak zwane. O. Podstawowym zadaniem strażaka jest walka z pożarem. Zużywa on na to punkty rezerw. Niebieski o tym, co wspominałem przed chwilą. Za chwilę zupełnie. Tu jest bardzo. Wszystkie podstawy chyba gry są omówione. Dlatego mówię. Przyciskiem na płomienie, aby je ugasić. Dlatego mówię, że ta gra ma bardzo. Marnie jest bardzo fajna. Pokazałem samouczek, który wszystko pokazał, moim zdaniem. W grze. No i po prostu gasić musimy. Będzie też o typach pożaru, o typach ognia i tak dalej. Zobaczycie sami. To oczywiście, jak Wam się odcinek podoba i chcecie więcej Emergency, Fire Captain, ustawcie łapkę w górę. Strażacy mogą wykonywać inne czynności, na przykład używać przedmiotów. Mogą na przykład przywrócić źródło zasilania. I będziemy mieli wtedy takie kółka zębate. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa. Takie kółka jak w zegarku, można powiedzieć. Obiekty, których można użyć, poznać można poruszającej się ikonie. Dla przykładu, panele źródeł zasilania symbolizowane są niebieską błyskawicą. To ja musimy przywrócić źródło. Czyli po prostu strażak podejdzie, otworzy sobie panel, włączy prąd i zamknie i to wszystko. Możesz zaznaczyć kilka jednostek naraz, tworząc wokół nich ramkę. No to jest podstawa zaznaczania. Aby tego dokonać, przyciśnij lewy przycisk myszy i rozciągnij ramkę wokół jednostek, które chcesz zaznaczyć. Jednostki w obrębie ramki zostaną zaznaczone i będą czekać na twoje rozkazy. Możesz także przytrzymać klawisz Ctrl i kliknąć na kilka jednostek. Takie podstawy zaznaczania. Możesz także zaznaczać lub inne jednostki. I teraz muszę ugasić te 9 takich kwadracików płomieni. No tutaj akurat to zaznaczanie, dlatego są te płomieniki, te płomienie, żeby je ugasić. Taka współpraca. No, po prostu możemy jednego zaznaczyć też i inny wskazać pożar. Ale lepiej chyba współpracą tutaj ugasić ten pożar. Oczywiście to wszystko kontrolowane, bo to jest po prostu szkolenie. To się na mnie powinno stać. Naprawdę, ta gierka jest moim zdaniem bardzo fajna. Nie będziecie żałować, że ją odpaliłem. Pewnie większość z was jej nie zna.
tak zwane, jak to byśmy mogli powiedzieć, gimby nie znają. Pojazdy także są pod twoją kontrolą. Niektóre z nich przenoszą zasób rezerw, niebieski pasek. Twoi strażacy mogą uzupełniać swoje rezerwy, gdy klikniesz prawym przyciskiem na pojazd. Nowy cel misji. Uzupełnij rezerwy. I teraz mamy na przykład, mamy beczkowóz właśnie ten i musimy uzupełnić wodę. Nie mamy wody, ten niebieski pasek jest pusty. Tutaj mamy hydrant, który możemy użyć jako uzupełnienie właśnie tej wody. Tu mamy strażaków, którzy też muszą uzupełnić rezerwy. Po prostu klikamy, mamy taki hydrancik i po prostu się uzupełni. Jeżeli gasimy pożar, a strażak straci swoje rezerwy, automatycznie do najbliższego punktu, gdzie jest woda, będzie po prostu wejdzie, po prostu dojdzie do tego miejsca i sobie uzupełni rezerwy. Mogą też transportować strażaków. Nowy cel misji. Gotów. No tak, musimy tu podjechać. No to lecimy. A tutaj na przykład kontrolne ma beczkowe, ma troszeczkę inne. Stop, podstawa bohaterska, podstawa to ma to samo. Możemy syrenki sobie włączyć. Jeden z celów misji osiągnięty. Nowy cel misji. Każ pasażerom opuścić pojazd. Proszę cię uprzejmie. Jeden z celów misji osiągnięty. Strażacy czasami nie mogą dotrzeć do pożaru. Beczkowóz i beczkowóz z drabiną mogą gasić pożary za pomocą armatek wodnych. Po prostu zaznacz je i kliknij prawym przyciskiem na płomieniach. Mało osób tą grę widziałem na YouTubie, ma bardziej angielski tutaj, bardziej angielskich widziałem ten rodzaj gry, ale po polsku mało osób tutaj widziałem, że kręci tą grę, może dlatego, że niewiele osób ją zna, tak? A moim zdaniem jest warta uwagi, bo bardzo fajne podstawy tutaj pokazuje. Jeden z celów misji. Na przykład kiedyś, jak byliśmy dziećmi, zawsze chcieliśmy być strażakami. U mnie to było to samo. Podejdź do budynku lub umieść strażaka w jego pobliżu. Dach zniknie i wnętrze budynku stanie się widoczne. Okej, musimy wejść po prostu do budynku. Szefie? Tak jak mówiłem, to taka moja, tak jak mówiłem, Heroesa, gra dzieciństwa, czyli po prostu, bo każdy z nas chciał być strażakiem, tak? A ta gra troszeczkę moje marzenia spełniła tak w 20%. Mogłem się poczuć w końcu jak strażak. Jeden z celów bardzo misji fajny. Osiągnięty. Gdy stężenie łatwopalnych gazów osiągnie krytyczny poziom, przy dużej temperaturze może dojść do tego, czego, tak, z czegoś możemy się nauczyć. Wentylacja pozwala na ucieczkę tych gazów oraz dymu, co redukuje ryzyko samozapłonu. Najłatwiejszym sposobem jest wybicie okien. Tak, szefie? Teraz powiecie, dlaczego mógłby te okno otworzyć, ale tutaj potrzebujemy szybkości, tutaj nie możemy się męczyć z oknami, po prostu najłatwiej wybić, żeby szybciej wydostał się dym, który może spowodować ogień. O, teraz jeśli mamy. Pożar zostanie ograniczony do pomieszczenia bez dopływu powietrza, zostanie zduszony. Produkuje wtedy łatwopalne gazy, które gromadzą się, lecz nie reagują z braku tlenu. Jeśli dojdzie do kontaktu z dużą ilością powietrza, następuje gwałtowna eksplozja zwana ognistym podmuchem. No tytuł gry mam. Otwórz drzwi i pozwól, by odpowiednia ilość powietrza spowodowała podmuch. Aby uniknąć podmuchu, stwórz małe ujścia dymu, aby pozwolić na ponowne zapalenie się ognia bez eksplozji. Musisz wyłamać drzwi. Aby tego dokonać, kliknij na rozbij w oknie kontrolnym. Następnie kliknij lewym przyciskiem na wybrane drzwi. Gotów! Okej.
I mamy tutaj toporek, rozbi, pyk. Tak jak mówił pan lektor tutaj przed momentem, musimy małe ujścia dymu zrobić, żeby mógł tlen się dostać do środka i żeby nie był od nic spodu. Jeden z celów misji osiągnięty. Oj. Tak? Możemy gasić. Nowy cel misji. Klatki sodowe teraz będą. Twoi strażacy będą musieli skorzystać z klatek schodowych, aby dotrzeć do niektórych miejsc. Tak, szefie? Trochę bliżej podjadę, żeby była mniejsza droga. Dobra robota. Nowy cel uratowany. Tam mamy wóz z drabiną. Używając schodów, nie dostaniesz się do wszystkich pomieszczeń w budynku. Niektóre miejsca... Zrozumiałe. W tym przypadku możesz zastosować drabinę. Musimy po prostu wejść. Zaznacz drabinę i kliknij prawym przyciskiem na oknie. Cywila, to bardzo proste podstawy. Tak jak mówiłem tutaj... Wtedy mógł wejść przez okno. Musi je tylko wybić. Zaznacz strażaka i kliknij prawym przyciskiem na okno. Jeżeli chcecie więcej, tak jak mówię, odcinków Sire Kapitana, powinno się mówić chyba w Fire Department 2, bo to mamy trzy części tej rozgrywki. Pierwsza część jest średniawa, dlatego jej dla was nie nagrywam. Od dwójki zaczniemy i skończymy na trójce. Ale najpierw musimy przejść sobie przez poranik bardzo sprawnie, tutaj żadnych problemów nie powinno być. To są same podstawy oczywiście, gaszenia, ratowania ludzkiego życia i tak dalej. Uzupełniania rezerw. Dostawy sterowania. A teraz tylko... Z każdym rodzajem pożarów należy walczyć odpowiednimi metodami. Typ A, typowy pożar. Drewno, tkanina, guma. Ta będzie o typach pożarów, przepraszam. Typ B, paliwa kopalne, substancje takie jak benzyna, nafta czy... Teraz mamy benzynę. Typ C, pożary elektryczne, stanowią duże zagrożenie, jeśli do gaszenia ich zastosuje się wodę, która jest dobrym przewodnikiem. Typ D, pożary metali, najrzadsze, jednak generujące olbrzymią ilość ciepła. Niektóre środki są skuteczne lub wręcz niebezpieczne, gdy użyje się ich przeciwko pewnym typom pożarów. Strażak używa wody, która jest nieskuteczna wobec pożaru typu B. Tu potrzebujemy pian. Zastosuj beczkowóz z pianą, aby udostępnić mu odpowiedni środek gaśniczy. Nowy cel misji. Mamy posiłki. W trakcie misji możesz otrzymać posiłki. Nadchodzą posiłki. Nowy cel misji. Tak jest. Na dole ekranu zobaczysz okno remizy strażackiej. Tak, nowy cel misji. Tak, musimy ugasić po prostu pożar typu B. Tak, szefie? Na dole ekranu zobaczysz okno remizy strażackiej. Pozwala ci ono na zaznaczenie jednostek oraz podgląd ich stanu. Na rezerwy strażaka składa się kilka typów środków gaśniczych. Aby zmienić rodzaj środka, kliknij prawym przyciskiem na pojazd wiozący dany środek. Strażak opróżni swe obecne rezerwy i uzupełni je nowym środkiem gaśniczym. Ugasimy sobie spokojnie tutaj typ B. Szefie? Szefie? Tak jest! Gotów! Tak jest! No i kończymy pożar z pożarem. Typu B. Jeden z celów misji osiągnięty. W trakcie sesji szkoleniowej zdarzył się wypadek. Ogień zaczyna ogarniać budynek.
Strażak znajduje się w niebezpieczeństwie. Leży nieprzytomny w pomieszczeniu. Ach, te emocje. Uratuj strażaka i ugaś pożar. Uwaga, nie wolno dopuścić do strat w ludziach. Zrozumiałem. Tam musimy zmienić środek gaśniczy, ponieważ nie mamy... Piana tutaj nie zadziała na typ A. Tutaj możemy to odprowadzić gdzieś tam tego... Zmień środek gaśniczy. Dobra. Już tam iście. Tak jest. Zmień środek gaśniczy. Dzisiaj traci te rezerwy piany i zastępuje je wodą. Tak jest. Dobra, tu zgasimy beczkowozem te tutaj. No, a czasami... te pojazdy zachowują się jak kretyni. Niestety tak jest, a zobaczycie w misjach jak będzie. Zrozumiałe. To po prostu jest patologation. Gotów. Dobra, spróbujemy to ugasić już szybciutko. Opatrujemy tego strażaka tam. Odnieść tym tutaj z ambulansem bliżej. Tak jest. Miał go tutaj na widoku. Szybciutko przejdziemy do ratowania tego strażaka. Oczywiście to był alarm niby, ale to oczywiście to jest takie sprawdzenie naszych umiejętności już w tym momencie. To sobie poradzimy z jakimiś nietypowymi sytuacjami. Dobrze, moi drodzy, musicie mi wybaczyć, ale niestety to jest gra stara i... Jak zwykle ją skraszowało, tak jak stare gry niektóre. Niestety skraszowało nam grę pod samym końcem, więc olejemy już po prostu. Tam w końcówce będzie, że uratujemy po prostu i dostaniemy medale za wykonaną misję. A zobaczycie ten okno w następnym już odcinku. Ja was pozdrawiam bardzo serdecznie, moi drodzy. No niestety taki koniec finałowy, bardzo słaby niestety. Jak na pierwszy odcinek, ale tam niewiele straciliśmy, bo już byśmy uratowali tego strażaka, po prostu ugasili pożar do końca i by to było tyle. No niestety, już więcej nie pokażę, nie będę wracał do tego końcówki, bo to raczej nie ma sensu. To samouczek, po prostu takie podstawy gaszenia pożarów, już do poważniejszych pożarów przejdziemy w następnym odcinku, więc pozdrawiam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Jeżeli wam się seria spodoba, zostawcie łapkę i napiszcie komentarz, czy wam się rzeczywiście seria podoba. A ja już uciekam, moi drodzy. Trzymajcie się i do zobaczenia.